Wow, jaki łajskni się zrobił. W ogóle kurwa, dwa śmieszki internetowo-growe wracają po pół roku. Jeden ma kurwa czapkę w mieszkaniu, drugi nosi golf. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na kanale, który nazywa się Klinika. To jest Kubuś. To jest Bartuś. A czy jesteś Bartek czy Bartłomiej? Bartosz czy Bartłomiej? Bartłomiej. Bartłomiej? Bartosz. Bartek jest tak po środku. To jest tak, Bartosz to jest level 1 kruk. A Bartłomiej to jest level 100 Mafia Boss. Ale przechodząc do konkretów, o co chodzi, czemu tutaj nas widzicie? Ja powiem. Dobra. Ja już mam 21 lat. No, nie wiem czy uwierzycie, ja mam już 28. Rocznikowo 29. Także stwierdziliśmy jakiś czas temu, zresztą jak już zamykaliśmy na zawsze klinikę, że gry to już jest coś nie dla nas. Co prawda, jakbyście tam przyjrzeli, nie wiem, chyba nie widać, ale jest tam konsolka. Xboxik gdzieś tutaj. Rzecz tam jest. I czasami coś tam sobie pogrywam, ale to już nie jest taki tryhard, to już nie jest taki poziom. To już nie jest taki poziom zaangażowania w granie w gry, żeby akceptować to, że Liga Legend to jest rak. W sensie bardziej też chodzi o czas, bo jednak tak grać w LoL'a to jest tak spokojnie parę godzin dziennie, a fajnie jest poświęcić te parę godzin dziennie na powiedzmy, nie wiem, no... Spanie. Na przykład. Powiemy od razu z góry, nie będzie ligi, między innymi dlatego, że ja już nie mam kompa stacjonarnego. Ja w sumie też. Więc nie mamy na czym grać. No, też mam laptopka innego, ale raczej też nie ciągnie. Minecraft ledwo chodzi, patrzyłem. Oh, man. No dobra, to powiedzieliśmy wam, czym teraz nie będziemy, a czym będziemy. No, takim kanałem około vlogowym, w sensie od jakiejś tam pseudorecenzji do poleceń, do jakichś tam śmieszków memowych. Sami nie wiem jeszcze, jak to może wyglądać. Będą wasze komentarze na pewno. Tak, będą wasze komentarze, bo... Stwierdziliśmy, że jesteśmy zbyt leniwi, żeby sobie nam otworzyć cały content, więc pomożecie nam. Więc to będzie najbardziej leniwa forma YouTube'a, czyli czytanie komentarzy. I reagowanie. Reagowanie na rzeczy. To będzie cały ten kanał. Także wszystkie te osoby, które czekają na ligę, mamy dla was złe wiadomości, no niestety ligi nie będzie. Nie będzie właściwie żadnej gry. No może okazjonalnie jakieś takie śmieszkowo fifkowe starcia czy coś takiego, nie wiem, zobaczymy może. Tak, natomiast jeżeli ktoś jest tutaj dlatego, że lubi nas, naszą dwójkę. Jakimś cudem. No to myślę, że możecie zostać i zobaczyć co to będzie. Ale dobra, nie przedłużając, pierwszy odcinek czas zacząć! No więc zacznijmy od tego, że to jest taki spontanicznie nagrywany odcinek, do którego się za dużo nie przygotowaliśmy. W sumie dzisiaj mieliśmy po prostu obgadać to, jak to będzie wyglądać, ale stwierdziliśmy, ej, w sumie to dawaj, wbijamy, nagrywamy. Tak jest. Ja natomiast mam taki film, który jakiś czas temu oglądałem i się bardzo spodobał, bo był śmieszny. I teraz chcę ci go pokazać, żeby zobaczyć twoją reakcję. Reaction Channel! Jedziemy! Kurwa, żałuję, że tu się na to zgodziłem. No więc zasadniczo jest taki film, w którym... Nauczyciele mają zgadnąć, czy dana osoba jest w danym momencie na haju. To musi być w Kalifornii. Tak. Nigdzie indziej. I wychodzą z tego różne ciekawe, śmieszne sytuacje. Komedia. My name is Brian. I'm a high school English teacher. My name is Emily. I am a youth services agent. W ogóle, pierwszy czarny ziomek od razu Wakanda, nie na swetrze. Nie mam pytań. Every day I work with kids. Do you think everything is 1000%, I know this. For a kind of fact, because kids are assholes. Ja się zgadzam akurat. To jest coś w tym jest. W ogóle ostatnio byłem sobie w tym, w sklepie. Sobie tam właśnie wybierałem gramofonik i tak dalej, elegancko, w galerii handlowej i nagle po prostu przychodziła matka z dzieckiem. I usłyszałem jeden wycinek z tej całej rozmowy. Matka do dziecka. Ty masz Downa czy Downa? Ona go wzięła takim sposobem, na którym on będzie brał swoich rówieśników, jak będzie w podstawówce. I też będzie mówić, jesteś głupi czy pedał? Tak było. Twoja mama wie, że jesteś gejem? No, to jest pytanie, z którego nie ma odpowiedzi. Możesz jedynie uciec. You know when you see somebody get out of a car and then you also see smoke coming out of it? Some of my job is like going up to them being like, you can't do that with your kid in the car. Wyobraź mi się po prostu taki aspekt komediowy, kiedy po prostu wiesz, masz jakieś takie typowe liceum amerykańskie, podjeżdża samochód, po prostu rodzic z dzieckiem wysiada po prostu tak w kłębi dymu. Jestem prawie pewien, że to był któryś raz wykorzystany w jakiejś amerykańskiej głupiej komedii, typu American Pie. 100%. Okay. What's your name? Jacob. Dobra, poczekaj. Możemy już strzelać, co? Kto jest twoim zdaniem naćpany w tym momencie? Ziomek po prawej. No. Ten w dreadach, bo był na wincze i mówił, bo widziałem jego twarz. No. I ten gruby ziomek po lewej. Dobra. Ja nic nie mówię, już to widziałem, więc nie będę spoilować. So I would not say a stoner looking at this guy.
Ta mina w ogóle. I want you to read this section here. Fuck. Wyobrażasz sobie, żebyś tak zrobiłem, że nie możesz czytać? Chociaż w sumie, jak drunk SMS-y, jak się wysyła, to są takie... Ej, zjebem! Autokorekta? Tak. Ja pamiętam kiedyś, miałem sytuację. To była moja pierwsza osiemnastka, na której miałem jakąkolwiek taką swobodę, wiesz, że na następny dzień mogłem sobie wstać, poleżeć ile chcę, odżyć ile chcę i dopiero wrócić do domu, nie? To był jedyny czas w moim życiu, kiedy mi się urwał film. I podobno przez ten urwany film pisałem SMS-y, potem jak patrzyłem, że pisałem, wszystko jest w porządku. Dobrze, no kurde, grzecznie? Podświadomość jest wyrobiona w dobry sposób. My name is Emily. Emily? James. James, nice to meet you. James, can I hug you? Sure. Okay, fantastic. Can I hug you, of course? No, właśnie. To jest mama, nie? Jak wracasz, masz 16 lat i chodź, przytul się do mamusi, pokaż, jak mamusia kochasz. Już wszystko wiadomo. Do you want a little snack? Yeah. Did you say yeah? Okay. It's one of my favorite. The Flamin' Hot Cheetos. Swego czasu miałem okazję się spotykać z dziewczyną, która jest ze Stanów i opisywała właśnie te Flaming Hot Cheetos jako po prostu coś takiego najlepszych, kurwa, chrupki, jakie istnieją. I ja po prostu marzę o nich, żeby je zjeść. A ja jeszcze mam ciekawostkę odnośnie Flaming Hot Cheetos. No. Cześć, że czasami są takie historie, że tam jakiś raper przedawkował, jest w szpitalu i tak dalej. No. Była taka historia raz, jest taki raper Lil Xan i on trafił do szpitala, bo zjadł za dużo Flaming Hot Cheetos. Przedawkować Cheetosy. Tak. Do you like spicy food? Yeah, I like spicy food. I'm half Mexican, so... No. A full black. But just... Jest zjarany, wpierdala te Cheetosy. Ale powiem ci szczerze, jakbym dostał Cheetosy w ręce, czybym był kuźwa pijany, zrobiony czy cokolwiek i tak mnie jadł. No to jest tak jakby... Zwłaszcza te paluszki keczupowe. Tak, kurwa, one są najlepsze. Nie możesz tego powstrzymać. To jest ten sam odruch, jak masz po prostu jakikolwiek ekran obok. Siedzisz po prostu w komunikacji miejskiej, ktoś ma telefon i tak spojrzysz. Także jak jedziecie tramwajem i ktoś nad wami stoi i jesteście w telefonie, to nie przeglądajcie risky memów. No. Ja na ogół w miejscach publicznych nie przeglądam Reddita, bo mam jakieś tam deep fried memy się... Ja na w miejscach publicznych nie otwieram naszej konwersacji. W sumie to jest po prostu masakra. Jak ogórek coś wyślę. Tak, kurwa. Tego wikinga. Ja to otworzyłem kiedyś w pracy. Co? Mówię, nie. Nie pokażemy nam tego wikinga, musisz sobie wyobrazić. To był wiking po prostu. To nie był wiking, to był Gimli. To był Gimli, tak. Może ktoś będzie wiedział, o co chodzi. Ale nie, to są zakazane obrazki. Nie I think you're high. Is it because I'm black? You think I'm high? You're black? No, you activated my trap card. Is it because I'm black? Bo co, bo jestem brudny? Hello. Hello. Hi. I'm so sorry. Is that a racial thing? No, it's not a racial thing. What? Czarna osoba została posądzona o rasizm. Niemożliwe. Znowu ta karta. But I'm black. But I'm Asian. Alphabet? Backwards. Z, X, Y. Umiałbyś powiedzieć alfabet od tyłu? Nie. Ja powiedzmy zwykły alfabet lubię tylko w formie piosenki. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Hello. I feel like you look like a stoner, so... John miał skarpetki o wzorku marihuany. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to dużo zdradza. Czekaj chwilę. Co? Mam identyczną czapkę jak ten typ. Nie, moja jest ciemniejsza akurat. You wanna see the tattoo? You got a tattoo? Yeah, let me see it. Shit. Why? What does it signify? It's my favorite dessert. To jest tatuaż z ciastkiem. Właśnie. Kurwa. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Żeby sobie mogłaś wytatuować. Arbuz. Arbuz? Lubisz arbuza? Kurwa, kocham! O kurde. Przecież to po prostu... Bierzesz? I nie ma. Nie, ja pizzę w sumie. Pizzę mogę. Ale pizza zjadę. Ma wiele rodzajów. Arbuz jest tylko jeden. Pizza też jest tylko jedna. No dobra, ale... W sensie każda jest piękna. Nawet z ananasem. No zwłaszcza z ananasem. A się kurwa wysypie w komentarzach. Chuj tam, że wrócili, kurwa, jebać im pizza z ananasem. Tak jest, znajdę to voted komentarz, kurwa. Jebać ananasa. Raise your hand if you're high. Damn it! Dobra, nie oglądamy już dalej, tam nic nie ma za bardzo. No. No ale wniosek jest taki, że... To widać. I nawet jeśli wam
rodzice nie zwrócą uwagi, to robią wam po prostu... Będą z was kisnąć po prostu, jak sobie pójdziecie do pokoju. Poza tym jesteśmy w Polsce, to jest nielegalne. Będziemy się starali, żeby w każdym odcinku był taki stały segment komentarzy od was z poprzedniego odcinka. Jako, że poprzedni odcinek to było ostatni odcinek kliniki. Co jak co, ale tamta klinika się skończyła. No i Bartuś porobił trochę screenshotów i będziemy teraz odpowiadać na wasze komentarze. No, dobra. Jeżeli chcecie wystąpić w tym segmencie w przyszłym odcinku, to oczywiście też skomentujcie coś relevantnego w tym. To kiedy ten prank się skończy? No tak w sumie teraz. Wrócą za 3 lata jak JJ Joker. Wróciliśmy trochę szybciej, ale znając nas, to też uciekniemy szybciej. Tak. Bo to jest eksperyment tak naprawdę i nie wiem, czy nam się spodoba. Po prostu chcieliśmy spróbować wrócić, bo jednak jest taka chęć tworzenia czegoś. O, dobra, to ten komentarz mnie poruszył. Będę ci go czytał odpowiednim głosem. Dobra. Tęsknię za tymi filmami. Czasami siedzę sam w nocy, oglądam wasze stare filmy i czuję się, jakbym odwiedzał wasz grób. O! Zmierzał w złym kierunku, ale wybrnął. Tak. W ogóle najlepsza rzecz, jaka się zdarzyła w ogóle z tym martwym kanałem, jest fakt, że w okolicach wszystkich świętych była największa oglądalność. Autentycznie, był taki pik po prostu wyświetleń wtedy. Wszyscy przyszli na grób pozdrawić Znicza. Jezus, niesamowite. Jesteście piękni, wzruszające to jest. Jestem ciekawy, czy z któryś z doktorów czasami zagląda zobaczyć, czy nadal tu jesteśmy. Jeżeli tak i któryś z was to zobaczy, dajcie znak. Ja widziałem ten komentarz. Ja zaglądam faktycznie czasami. Ja też. W sensie tak mimowolnie, że jak sobie przeglądam telefon. O, YouTube Studio. Nie, siedzisz sobie na komentarzu. Wróćcie! No więc proszę państwa, odpowiedzi na komentarze. Teraz wracamy, zobaczymy jak nam się spodoba, zobaczymy jak nam się spodoba. Jeżeli spodoba się obu tym grupom, no to będziemy robić coś takiego. Tak. No dobra, to wszystko będzie na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie i lubcie nas. Ale nie, po prostu... No dobra tam, elo. Na razie.